Pozostajemy przy rugby, ale w nieco mniejszym składzie. Lepiej być nie mogło. Podczas pierwszego w historii Zgierza turnieju Ekstraligi Rugby 7 włókniarz wygrał wszystkie mecze. Komplet punktów to nie tylko początek marszu w górę tabeli. Sposób, w jaki Zgierzanie ogrywali przeciwników, był imponujący. Włókniarz staje się drużyną, której bać się mogą wszyscy. Jeszcze nigdy na tym boisku nie pojawiło się jednego dnia wszystkich 9 drużyn Ekstraligi Siódemek. Nic dziwnego, że gospodarze pierwszego w Zgierzu historycznego turnieju Ekstraligi apetyty mieli ogromne. Włókniarz chciał zgarnąć całą pulę. Wszyscy jesteśmy mocno zmobilizowani, aby zwyciężyć wszystkie mecze dzisiaj. Liczymy na to. Pierwszy z 4 meczów miał być najważniejszy, bo Zgierzanie zazwyczaj te pierwsze przegrywali. Turchojnice nie był jednak w stanie dopędzić szybkich jak błyskawica sprinterów włókniarza. Zgierzanie wygrali 24-0. Jestem zadowolony. W pierwszym meczu nam wypadałem trochę słabo na turniejach. Tu przeciwnik nam pozwolił grać. Zagraliśmy, wygraliśmy do zera, także no, trudno nie być zadowolony. A potem było już tylko lepiej. Włókniarz z meczu na mecz czuł się pewniej, a grającym jak natchnieni zawodnikom Przemysława Pietrzaka zdobywanie punktów przychodziło coraz łatwiej. Pokonali Arkę Rumia, Alfę Bydgoszcz, a na deser Flotę Gdynia. I kto by pomyślał, że jeszcze nie tak dawno ci rugbyści byli kibicami? Było 2 pasjonatów, od początku jeździło na mecze budowlanych. Tak się zaczęło, że kiedy zgraliśmy się paczką, coś porzucaliśmy i pojechaliśmy na pierwszy mecz. Od tamtej pory było nas chyba 8 na początku, jest nas teraz ponad 25 osób, jakoś tak. Także rozwijamy się cały czas i to dzięki budowlanym praktycznie rozwinęła się sekcja w Zgierzu. Nikogo więc nie zdziwiło, że na turnieju w Zgierzu pojawił się, tym razem w roli komentatora, Dominik Fortuna. Piłkę łapią zawodnicy drużyny Jugosławia. Chłopaki zrobili naprawdę duży progres, fajnie się to rozwija, nie sądziłem, że można w takim tempie zbudować drużynę. Szacunek wielki dla Przemka, któremu się to udało i naprawdę wszystko zmierza w dobrym kierunku. Kolejny sprawdzian włókniarza jutro w Chojnicach, a sprawdzian kibiców już za miesiąc. W czerwcu w Zgierzu kolejny turniej Ekstraligi Rugby 7. I to dzisiaj wszystko o sporcie. Do widzenia.